I nagle któregoś dnia opada ci kącik ust. Mhm. I masz do czynienia z czymś, co niestety ja przyszedłem, z udarem. Mhm. A dzień dobry. A dzień dobry. Dawno my się nie widziały. No dawno my się z dziewczynami nie widziały, ale miło się zobaczyć. A ty tak w ogóle z lekarzami też się tak witasz? Dzień dobry, panie doktorze. Z większym respektem chyba podchodzę do lekarzy. A często ty ganiasz do nich? Wiesz co, profilaktycznie tak. Wszystko w moim życiu jest profilaktyczne, żeby wiedzieć wcześniej. No tak, bo ty jesteś dziennikarka, taka z krwi i kości, zawsze przygotowana i swoje zdrowie, rozumiem też tak, to, że tu masz zaplanowane wszystko, takie wytyczne, dobrze idziemy, tak. Ty jesteś ten pacjent, których ja najbardziej nie lubię, bo u lekarza ciągle słyszę, wie pan, no są tacy pacjenci, którzy słuchają, robią jak należy, zmieniają wszystko, kiedy trzeba, a ja przez lata byłem ten potwornie zaniedbany, który do lekarzy nie chodził zupełnie. Wiesz co, ja jestem pacjent, który chodzi, który się bada, który robi przegląd, tak jak przegląd samochodu się robi, to ja robię raz w roku swój przegląd. Chociaż oczywiście zdarzają się też niespodzianki i kilka mnie takich spotkało, niespodziewanych zupełnie. No, bywa. Jak tu jechałaś, coś ci z samochodu dużego odpadło. nie wiem, jak to się stało. Nagle pani do mnie puka w szybę. Przepraszam bardzo, jakaś część pani odpadła. Wiesz, ja nie zwracam uwagi na to otoczenie. A wiesz, że w naszym wieku zdarza się, że człowiekowi coś tak odpadnie? Boże, w naszym wieku. Spokojnie, właśnie, od początku. Na razie to mi odpadają włosy na przykład. Imię i nazwisko, pani redaktor? Imię i nazwisko nie PESEL, tak? Tak. Dobrze, Beata Tadla się nazywam. A teraz wiek. 47. Pięknie, że tak ładnie i dumnie, bo chciałem z tobą o tym porozmawiać. A to jest w ogóle... Ale poczekaj, bo jeszcze mamy tamten rok, czyli jeszcze 46. Proszę bardzo. Czy to jest... Nie, 47, co ja mówię? 2022, 47. W przyszłym roku będzie 48, tak. A to jest już dużo jak na kobietę, czy jeszcze mało? A co to znaczy jak na kobietę? No bo ja mam wrażenie, że wy jesteście bardziej przejęte wiekiem, nie? Nie, to tylko pozory. Kompletnie nie jestem przejęta swoim wiekiem. Mam wrażenie, że jestem jeszcze całkiem młoda i mam wrażenie, że właśnie dopiero się rozkręcę. Czyli nie czujesz oddechu starości na karku? Nie, nie, nie. No jasne, że skóra nie taka, że metabolizm nie taki, że szybciej się męczę, bo kiedyś się imprezowało całą noc, szło się na rano, wiesz, o 7 do radia i człowiek był wypoczęty i nic się nie działo. Dzisiaj muszę regenerować się dłużej. No to są chyba tylko te złe cechy wieku, ale niczego innego nie odczuwam. A ty, Beatko, nie udajesz takiej pogodzonej z wiekiem? Nie. Bo to nie? Absolutnie, a to cudnie. To mnie to strasznie cieszy, bo dookoła, słuchaj, jest cały tabun kobiet tak strasznie uciekających od tego PESEL-a. Tak bardzo pokazujących, jakie one są, wiesz, kobiety pistolety, od rana do wieczora, siłownia, tu biegamy, na tych Instagramach po prostu roi się cały czas od takich polet, wow, zobaczcie, w jakiej jestem w doskonałej formie. Tymczasem w pewnym wieku to już jest niezdrowe po prostu. No, no wręcz. Oprócz tego, że chyba trochę też niesmaczne, nie? Wiesz co, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, szczerze mówiąc, bo tak mi straszliwie szybko to życie minęło i tak straszliwie szybko dotarłam do tego momentu, w którym jestem. Jak to minęło? Masz dopiero 40 ile? Tak, jeszcze druga połowa przede mną. Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że wiesz, w dobrym życiu, bo to życie sobie trzeba po prostu programować, trzeba je planować. I przyszłość planować, bo nikt chyba z otoczenia naszego... Oj, tu dochodzi do głosu pani redaktor, właśnie to mi się jest w tobie podoba. Przygotowany na to, żebyśmy żyli długo i w dobrym zdrowiu, no bo wiesz, w Polsce 1/4 w tej chwili ludzi to są ludzie 60+, a za chwilę będzie 1/3. Ale kochana, to już spójrzmy prawdzie w oczy, twój wiek jest przedmenopauzalny, to się tak nazywa, tak? No chyba tak. Boisz się tej menopauzy? Nie, ona jest, wiesz co, ta menopauza to jest po prostu jakieś, to jest przereklamowane, że coś się kończy. Znaczy, taki jest stereotyp, że jeżeli kobieta przechodzi menopauzę, to znaczy, że przekwita i jakiś etap ma za sobą. A mnie się wydaje, że właśnie menopauza jest jakimś początkiem czegoś, czyli
Już nie trzeba się martwić o to, że zajdziesz w ciążę. Jest luz. Mam pytanie do ciebie na liście, czy planujesz jeszcze dzieci? Nie. Ja już mam dziecko, które jest świetne. Wychowałam syna, który jest wspaniałym, fantastycznym człowiekiem, którego udało mi się, oczywiście z jego pomocą i z pomocą jego taty i innych ludzi, którzy też brali udział w jego wychowaniu, wprowadzić w dorosłe życie. I już sobie nie wyobrażam, żebym miała się tak samo poświęcić. Podejrzewam, że nie umiałabym chyba. Poświęcić, to takie bardzo... Wiesz co, tak, bardzo... może za duże słowo. No nie, właśnie. Dać z siebie coś, jakąś część, bo wychowanie jest taką częścią, którą oddajesz jednak. Poświęcenie, rzeczywiście masz rację, za duże słowo, bo mnie się wydaje, że... nigdy nie byłabym w tym punkcie życia, w którym jestem. Nie byłabym taką osobą, jaką jestem dzisiaj, gdyby nie to, że miałam dziecko, że miałam syna. Ale ja nie o macierzyństwie. Bardziej mnie ta menopauza interesuje. Słuchaj, metryka mówi sama za siebie. Jesteś już mocno po 40. Zresztą my jesteśmy w bardzo podobnym wieku, prawda? A ty jesteś który rocznik? Ja 7,3 jestem. A ty? A, no to jesteś starszy ode mnie, bo ja 7,5. No to, Jezu, tam o 2 lata, słuchaj, ale nade mną nie wisi ten topór straszny, bo ja w ogóle, wiesz co, tak jak założyłem fundację, która pomaga ludziom chorym na cukrzycę, ze względów też między innymi, nazwijmy to lingwistycznych, bo mi się strasznie nie podoba nazwa tej choroby, cukrzyca, brzmi okropnie. Tak jak menopauza brzmi i właśnie okropnie. Ta menopauza, też brzmi okropnie. To jest taka straszna, brzydka, tłusta buka, która gdzieś wisi. A nie masz po prostu wrażenia, że w ogóle trzeba przedefiniować, czy też na nowo stworzyć nazwy różnych rzeczy? Bo, jestem za, absolutnie. Bo tak samo jak macocha brzmi okropnie. Zgadzam tak się. Jak, ojczym, obrzydliwie. Pasierb w ogóle, jakie straszne słowo. Straszne, tak. Więc myślę, że jesteśmy chyba na takim etapie, gdzie zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo słowa mają znaczenie, jaką mają wartość, jak bardzo w nas zostają. Bo straszą, bo tak. Doprowadzają do depresji. Oczywiście. Krzywdzą. Boimy się być w stanie menopauzalnym, co jest chyba jeszcze gorszy przymiotnik, to jest obrzydliwy. Po prostu, okej, okay, dobra. No ale to umówmy się, że jesteś fantastycznie pogodzona, menopauzy się nie boisz, ale wiek robi swoje. Bardzo chciałem z tobą porozmawiać, bo ty mówisz bardzo ładnie i wprost. Oprócz tego, że ty już nawet nagrodzona za swoje oratorskie możliwości zostałeś, więc niech to będzie piękna rozmowa o tym, jak straszny potrafi być wiek kobiety 46 lat. Straszny? Nie? Cudowny. Wspaniały. Beata, masz objawy starości czy nie? Jakiekolwiek. Oprócz tego, że tak jak ci już powiedziałam, męczę się szybciej i regeneruję się dłużej, to ja niczego więcej nie odczuwam. Wręcz, zapominam czasami? Jestem, zrzucam to na karb COVID-u. Nie można tak mówić, bo słuchaj, wiesz co, no ja dopiero teraz COVID przechodziłem, ale ja już od paru lat mam tak, że widzę tego znanego aktora, albo widzę tytuł tej książki, bo on mi się wyświetla w głowie, albo mam coś na końcu języka, ale ja, cholera jasna, nie pamiętam. Masz takie momenty? Ale to się każdemu zdarza. Słuchaj, ludziom w każdym wieku i mam wrażenie, że i młodszym. Jasne, że miewam, tylko że ja sobie takie zadania, wiesz, wykonuję pod tytułem nie lubię wujka Google. Czyli tak długo myślę, a nie wiesz, kojarzę i za sprawą kojarzeń dochodzę wreszcie, jest mam Harrison Ford. No, o, tego to akurat nie można zapomnieć. Wiesz co, mam tak, że rzeczywiście coś tam zapominam, natomiast zawsze mi się wydawało, że mam świetny wzrok. Że nigdy mi się nie posypie, że moje koleżanki, które od 20 paru lat noszą okulary, mają swoją wadę. Oksy są nie? Tak modne, teraz zerówki się nosi. Słuchaj, co w tym wiesz co, po COVID-zie niestety tak mi się posypał wzrok, ale być może jest to też wiek, czyli ta presbiopia tak zwana, tak? Czyli związane z wiekiem tracenie ostrości wzroku i wiesz,
bardzo długa ręka, jak na mój wzrost. Przed chwilą powiedziałeś, słyszałem, to włosy mi wypadają. Nie, włosy mi wypadają sezonowo, wiesz, tam, znaczy one może nie tyle, że wypadają, tylko siwe są strasznie. Już cała jestem siwa. A jednak, mówisz to, intonacja jest jednak taka bardzo pejoratywna, bym powiedział. Nie, właśnie. Ale wiesz, siwe są. No to są, no to trudno, no Boże, dobrze, że są. No ale teraz jest taka, w ogóle jest taka moda wśród starszych aktorek, szczególnie hollywoodzkich, żeby tę siwiznę zachować. No właśnie, zachowasz? Wiesz co, ostatnio zakomunikowałam mojemu mężowi, że chyba przestaję farbować. Na razie jeszcze się chyba z tym nie pogodził, ale będę go do tego przekonywać. Wracając do kobietów pistoletów. Słuchaj, tyrasz na siłowni, ganiasz maratony. Nie. Nie wstrzykujesz sobie jadu żaby, jak Karolak na przykład nie. Operacje plastyczne? Nie. Nic, usta, nic nie były tu? Nie, właśnie wiesz, jak mi zarzucają, że usta mam zrobione, to pokazuję im moje zdjęcie z legitymacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z czasów liceum, gdzie mam wrażenie, że mam jeszcze większe te usta niż mam teraz. Nie. Nic z tych rzeczy. Wiesz co? No to pokaż, pokaż czułka. Nie będę cię całował, co ty od razu. Nie, są no, tu? Nie, są. Nie, no, no, są kurze łapy. No, no, są, i no. Na czole no, też. No. Czyli bzdury gadają, kłamią znowu w internecie, że ty ostrzyknięta cała z góry na dół. No. Wiesz co, nie wypada mi, ale to jest program medyczny, więc jednak spojrzę na twój biust i chyba nie, nie? No nie, no chcesz dotknąć? Nie, bo tak. Możesz cię obrazić. Nie. Okej, okay, dobra. A powiedz mi, w takim razie ty jako kobieta taka super pogodzona, bo zdradzę pewien sekret, przepraszam bardzo, dygresja, zanim dokończę pytanie. A ile lat się znamy? No to no właśnie. Sam wiesz. No możemy sobie jak stare psiuły pogadać. Bo ja wiesz co, za każdym razem jak stoję naprzeciw damy mocno ostrzykniętej albo bardzo zaperowanej, to ja mam... Tak jak często ludzie mi mówią, że słysząc jakieś moje żarty czują takie zażenowanie, to ja mam to coś, taki smutek widzę, wiesz co? I żenuje mnie on bardzo, bo nie potrafię się skupić w ogóle na całości danej damy, tylko nie potrafię oderwać wzroku od tych walorów, które mnie tak smucą strasznie. Widzę, po prostu jest mi ich żal. Słuchaj, ja kiedyś byłam w Miami i dokładnie miałam to samo. Po prostu nie umiałam wybaczyć tego, że się gapię. Wiesz, jak ty się czujesz? Co ty sobie myślisz, jak spotykasz się z laską, która no po prostu ewidentnie albo przesadziła, albo już po prostu nic innego na tej twarzy nie widać, jak tylko te miejsca. Wiesz co, pogapię się chwilę, a potem myślę sobie, no to jest jej sprawa. To jest jej problem, jej sprawa. Jak sobie ktoś chce coś wstrzykiwać, to niech sobie wstrzykuje, to jest jego organizm. Ja bardzo jestem, wiesz co, już w tym wieku skupiona na sobie, na swoim dobrostanie. Wydaje mi się, że jak ja siebie będę lubić, to będę lepsza dla świata. I naprawdę, Boże, kompletnie mnie, no wiem, przestań, wiesz co, no tak, wiesz, mój mąż co tam też się mi dzieje, mówi, one siedzą, teraz oglądają to i po prostu, wiesz, gryzą paznokcie, a ja co, a ja jak. A ty tak, no. Jest bardzo modny coaching, może ty się weźmiesz za coaching nie, no przedmenopauzalny to, wiesz na przykład. Wiesz co, no coaching to trzeba jakieś chyba studia skończyć i w ogóle Słucham? Być odpowiedzialnym. Co ty nie za... wiesz, kto tu siedział? Ja wiem, tam Mateusz, no dobra, w każdym razie... Znaczy, tam jest bardzo dużo różnych tytułów naukowych, no niestety nie mających nic wspólnego ani z psychologią, ani z medycyną. Wiem, dlatego wiesz co, no ja zawsze byłam odpowiedzialna za siebie. Ja się w imieniu innych osób nie umiem wypowiedzieć. Jesteś nieznośna. Przepraszam. Brzydki gość, B. Nie można cię słuchać, bo po prostu albo się starasz i udajesz taką mądrą i taką rozsądną i taką zdrową. Zdrowa? Ogólny stan zdrowia od 1 do 10. Znaczy ogólnie super. Od 1 do 10. Wszystko dobrze. Może prolaktyna ostatnio, wiesz, za wysoka, ale biorę odpowiednie leki, żeby ją zbić, bo zdaję sobie sprawę z tego, co może czynić w organizmie. Wiem, czym są suplementy, wiem, czym jest właśnie brak snu, a ten
sen jest dla mnie po prostu największym problemem. Dlatego dzisiaj, umówiliśmy wiesz? Się na 12. W sobotę. Uprzedzasz kolejne moje pytanie. Jakiekolwiek leki przyjmujesz? Nie, ja nienawidzę leków. Ja po prostu boję się przyjąć cokolwiek przeciwbólowego. Nawet wiesz, jak mam okres, boli mnie brzuch, to wolę to przecierpieć niż brać lek. Mam jakiś... Ale jest lekofobia jakaś taka, bo teraz jest też modny trend, którego jest sporo w internecie, mówienia o tym, że leki trucizna, absolutnie, antybiotyki wymyśli faszyści i wiesz... Tak? No. A to wiesz co, ja nie ulegam modom i każdy, kto mnie zna, doskonale wie, że ja po prostu nigdy nie brałam żadnych leków, że nawet jakieś jest... przeziębienie albo coś, wiesz, jakieś, a trafia się rzadko. Powiem ci, że przez kilkanaście lat nie miałam żadnej infekcji i trafił się COVID. I to na dodatek dwa razy. Ale innych infekcji w ogóle nie mam od kilkunastu lat. Ale, przepraszam, że to mówię, wkrótce przyjdzie taki moment, gdzie tych leków już nie będzie jeden i nie będzie dwa. Być może tak i będzie. I będziesz się brała bez problemu? Nie, z problemem. Z problemem, bo tak jak mówię, nawet lek przeciwbólowy jest dla mnie kłopotem. Nawet jak mam infekcję, nie biorę żadnych leków, tylko stosuję imbir, goździki, rozumiesz, malinę i miód. Jestem taka naturalna. Do pewnego momentu można. Pewnie tak. Potem nie pomoże. Słuchaj, czy nie jesteś cyborgiem spędzającym godziny w siłowni, ostrzykującym się własną krwią, czy też tłuszczem pobranym z tyłka na mezoterapię też sobie robiłam kiedyś. To takie ostrzykiwanie jakimiś witaminami to było. A mi kolega też kiedyś zrobił. Poszedłem do kumpla, który robi takie rzeczy. Mówi, ty tutaj masz takie, powiem ci, siadaj, ja ci gdzieś tutaj zrobię. Tak, no, pięknie wygląda. Jakaś, wiesz, jakieś są takie maszyny, które rozgrzewają tą tkankę pod spodem. Kolagen, coś tam. No to takie tak, ale ostrzykiwanie tak. Żona miała ze mnie bardzo długo bekę. A te wszystkie diety, keto i jakieś tam inne szwajcarskie i tym podobne, uprawiasz takie rzeczy? Bywało, znaczy były takie momenty w moim życiu, że chyba zastosowałam wszystkie modne diety. Ale doszłam już do takiego momentu w swoim życiu, w którym jem to, co lubię, ale z zastrzeżeniem. Nie jem mięsa. Już od jakichś 10 lat, myślę. Nie jem mięsa. Gluten ostatnio mi jakoś zaczął szkodzić, bo zaczęłam puchnąć potwornie po glutenie. I po kazeinie, czyli tym składnikiem. Kazeina to jest ten składnik, który jest, wiesz, na biale. Okej. Okay. No, ale mamy szereg produktów bezlaktozowych, więc jakie dzisiaj są super ekstra, wiesz, te zamienniki mięsa, sera żółtego, to jest rewelacja. Wierzysz w te zamienniki mięsa? Uwielbiam. Naprawdę? Uwielbiam. Ale co, właśnie musimy powiedzieć, robiłeś kotlety z tego, bo one są z boczniaka chyba. Słuchaj, i z orzechów, i z soi, i z kukurydzy. Super, świetne są zamienniki w tej chwili. Jest ich coraz więcej, wierzę w nie. Wiesz, ludzie, którzy jedzą mięso i potem się przesiadają na to, mówią, jakaś tektura, no jem po prostu jakieś mięso, które smakuje jak papier, a mi smakuje świetnie. Tylko, że w tych zamiennikach jest okej, bo niektórym smakują, jest jeden problem. Zazwyczaj nie akceptuje ich twój partner. Jak u ciebie. A właśnie mój partner, mój mąż, cudowny, wspaniały, akceptuje. I mówi super, pyszne. Nie wszystko, bo ostatnio zrobiłeś te schabowe z orzechu? Ostatnio, słuchaj, dodałam do sosu warzywnego klopsiki takie kupione, więc musiałam wszystkie zjeść, bo on jednak nie zaakceptował. Ale są zamienniki, które absolutnie akceptuje. Tak, przerzucił się też na szczęście na makaron bezglutenowy, czyli taki, wiesz, z cieciorki na przykład, czy z groszku. Beata, żyjesz zdrowo. Wydaje się, że zarówno fizycznie, jak i psychicznie, o czym zresztą jeszcze chciałbym porozmawiać. I nagle któregoś dnia opada ci kącik ust. I masz do czynienia z czymś, co niestety ja przeszedłem, z udarem. I powiedz mi,
Pogadajmy w ogóle, gdzie to się stało? Wiesz co, to było jeszcze przed takim moim uświadomionym życiem. Przed tym, to pierwszy był 13 lat temu, 14 z tego co pamiętam. Tak, przed momentem, w którym ja naprawdę bardzo filtruję przez swoją świadomość to, co jem, jak żyję, co robię, co mówię. Wszystko dzisiaj jest bardzo uświadomione, ale wtedy był straszliwy pęd. Ja pracowałam w TVN24. Bardzo nieregularnie, zresztą wiesz, to się do dzisiaj zdarza, wstawanie o porach przedziwnych dla niektórych. Wstałam rano, szłam na dyżur do TVN24 i dziwnie, wiesz, lewe oko nie widziało. Myślę sobie, a pewnie się nie wyspałam, może zakropię, to będzie lepiej. Przyszłam, zaczęłam być malowana przed dyżurem i dziwnie mi ta lewa ręka opadła. Wiesz, ciężka, dziwna, nieistniejąca. No ale myślę, dobrze, no może zdrętwiała. Nie wiązałam jeszcze jej wtedy z tym okiem, które, wiesz, nie widziało. No ale w pewnym momencie zaczęła mi drętwieć lewa część twarzy. No to już nie było wesołe. I właśnie ten kącik zaczął opadać. Dziewczyny szybko zadzwoniły po pogotowie. Bardzo szybko znalazłam się na oddziale szpitala przy Sobieskiego w Warszawie i na szczęście, no wiesz, tam musiałam być unieruchomiona, nie mogłam przez dobę w ogóle się podnosić, zrobione mi zostały badania. Okazało się, że w prawej półkuli mózgu mam jakieś przewężone naczynie, tak genetycznie po prostu. I wtedy, kiedy wróciłam do pracy po kilku dniach wolnego, kiedy ta adrenalina, kiedy wiesz, no Po kilku dniach? Tak. Czy ile dni dokładnie? Trzy dni. No to jest ten sygnał, wiesz, 78 godziny, zdaje się, to się tak Beata, nazywa. Beata, trzy dni po takich doświadczeniach nie widzisz na jedno oko, ręka opada i łapada ci kącik ust i ty byłeś trzy dni w szpitalu? Nie. Ja po trzech dniach wolnego wróciłam do pracy. Czyli wiesz, z rozpędu nagle odpoczynek i znów praca. A wiesz, jaka to jest praca? To jest po prostu dziki pęd. To jest tak jak, i koszmarny stres. Jak rozmawialiśmy, wiesz, krew, pot i łzy, których ludzie nie widzą. I wiesz, ta krew po prostu zaczęła płynąć jakimś szerokim strumieniem i to naczynie po prawej stronie mózgu nie wytrzymało. Pękło? Nie pękło na szczęście, ale było przeciążone. Czyli to nie był ani udar niedokrwienny, żeby jakiś zator się pojawił, ani nie pękło żadne. Nie. Ja miałem do czynienia z wylewem, niestety. No dobra, słuchaj, mówisz, byliśmy tak to rozumiem, niedoinformowani. Czyli ty od razu wiedziałaś, że to jest udar? Czy... Nie, ja byłam przerażona, co się ze mną dzieje, wiesz. A jak się dowiedziałaś, że to był udar, to co pomyślałaś? Dowiedziałam się, że po pierwsze właśnie powinnam uważać na takie sytuacje, żeby nie dopuszczać, co w naszym zawodzie oczywiście jest nie do pomyślenia, że co mam, nie dopuszczać tej adrenaliny, tego stresu. No nie da się. Poza tym, wiesz co, ja wtedy brałam pigułki antykoncepcyjne, gdzie wiesz, na 18 stronie ulotki zawsze jest napisane, że skutkiem ubocznym może być to czy tamto. Nikt tego nie czyta, nikt tego nie bierze pod uwagę, a to też miało swoje znaczenie. Zanim odpalimy potwora, tak, to są antykoncepcyjne. Nie, to wiesz, po prostu... Bo wiesz, że tego typu wypowiedź może uruchomić całą lawinę, dołączą cię do jakiegoś nurtu każdy frontu antykoncepcyjnego. Każdy z nas jest inny i być może po prostu mój organizm tego jednak nie zniósł, mój organizm być może tego nie tolerował. A czy kilka dni przed tym wydarzeniem działo się coś? Byłaś bardziej przepracowana, bardziej zestresowana? Wiesz co, ja mam wrażenie, że od 30 lat jestem bardziej. Okej, dobra. No to w takim razie starajmy się... Ja nie wiem, jak to jest, jak się nie jest. Czyli pracoholizm. Nie wada genetyczna, nie styl życia, nie używki, tylko... No na pewno nie używki, bo tak jak już wiesz... Wcześniej rozmawialiśmy, żadnych leków nie biorę, w ogóle chemia, jakiekolwiek narkotyki, które wiesz... To nie tylko wiesz, leki, Beata. Tak, przyznaję się, piję alkohol, bo jestem zwierzęciem towarzyskim, które lubi czasem w
towarzystwie wypić alkohol. Natomiast jeśli chodzi o narkotyki, nigdy w życiu nawet nie zapaliłam marihuany. Nie wiem, co to jest, jak to smakuje. Jeżeli ktoś przy mnie bierze, to się czuję zażenowana i nie chcę, żeby to się działo. Nie umiem sobie poradzić z tym, dziennikarskie środowisko pracy, jak wiemy, nie stroni od pewnie tak, ale od takich rzeczy. Jakoś nigdy nie spróbowałam i pewnie nigdy nie spróbuję, bo mam jakiś rodzaj obrzydzenia akurat, jeśli chodzi o narkotyki, tak samo jeśli chodzi o leki. A często myślisz o potencjalnym nawrocie tej sytuacji? Nie. Bo to nawraca, wiesz o tym, że... Wiem, ale nawraca chyba częściej w bardzo bliskiej odległości od tego pierwszego to wydarzenia. To jest też bardzo nieokreślone. Są to, jakby mówi się o roku, że jeżeli w ciągu roku to tak się... Tak jak z zawałem. To się nie powtórzy. No niedawno mój przyjaciel miał 2 udary z rzędu w ciągu 2 tygodni. Teraz jest wszystko na szczęście w porządku. Czyli nie jest to, znowuż to słowo, topór, który wisi nad tobą, nie. Matko Boska, zaraz znowu. Nie, w ogóle się tym nie przejmuję, znaczy nie myślę o tym na co dzień. To się wydarzyło, traktuję to jako, wiesz, incydent, tak samo jak sepsę, którą przeszłam po porodzie. To się stało, ja to zamknęłam. Wtedy ci pomogli ludzie wokół, prawda? Tak. Zauważyli, że coś nie tak. Czy ty od tamtej pory... masz tak, że przygotowujesz wszystkich wokół, opowiadasz te historie, na przykład twój mąż, kiedy się poznaliście. Czy ty, czy jak jesteś w nowym środowisku pracy, mówisz, słuchajcie, gdyby mi opadał kącik albo była niewładna ręka, to bardzo was proszę o pomoc. Masz teraz coś takiego? Być może powinnam, na co mnie właśnie w tym momencie uczuliłeś, ale nie zdawałam sobie sprawy, że tak powinno być. Chociaż jak ostatnio rozmawiałam ze swoim synem o śmierci, przeczytawszy bardzo dobrą książkę Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, no to my generalnie nie potrafimy o takich rzeczach rozmawiać. Przyznać się do słabości. Tak, znaczy mój syn mówi, Boże, o czym ty w ogóle mówisz? Ja mówię, stary, no musisz znać, nie wiem, moje kody do banku albo wiedzieć, gdzie jest zapasowy kluczek od samochodu, gdzie go trzymam, bo wszystko się może wydarzyć. Wiesz, testament jakiś masz sporządzony? Nie mam sporządzonego, ale wiesz, rozmawiam o tym z synem, bo każdego dnia może coś nas spotkać, a ja sporo jeżdżę. Mam czasem taką, wiesz, wizję, że coś mi się dzieje właśnie w samochodzie, że jakiś wypadek. Któregoś razu wracałam z pracy i na moście stał człowiek ubrany w garnitur. Stał po drugiej stronie barierki, twarzą do Wisły, trzymając się, wiesz, z tyłu. Zatrzymałam się i myślę sobie, Jezu, trzeba mu pomóc. Facet ubrany w garnitur, młody człowiek. Stanęłam tam, gdzie stać nie powinnam, bo tam się nie wolno zatrzymywać na moście Siekierkowskim. Wyskoczyłam z tego samochodu. Co pan robi? Nie wiedziałam, co mam mu mówić. Dlaczego pan w ogóle się tak ubrał? Skąd ten garnitur? Zaczęłam na niego wrzeszczeć, jak jakaś potłuczona. Wcześniej zadzwoniłam po policji. Oni bardzo szybko przyjechali i przyjechali, wiesz, górą, czyli na moście się zaraz pojawił radiowóz, ale też bardzo szybko przypłynął ponton, ten policyjny. Uratowali go, ale byłam po prostu, wiesz, to był samobójca? To był tak, znaczy nie doszły na szczęście, wiesz, udało się, ale wiem, że teraz tych myśli samobójczych i tych trudnych spraw po COVID-zie, z którego to weszliśmy, czy wskoczyliśmy bez żadnego oddechu w stan wojny i tych wszystkich rzeczy, które, tych kryzysów, takiego, wiesz, kumulacji kryzysów, w których teraz jesteśmy i tej paraliżującej niepewności. Wiem, że takich rzeczy jest. Zwróciłeś uwagę, ile osób wokół dzisiaj mówi o takim stanie przygnębienia, o depresji? Cała masa ludzi, wiesz, nawet ci, o których kiedyś nie myślałabym, że
może ich to spotkać. Ci najweselsi, ci najbardziej przebojowi, ale ty też jesteś taka przebojowa i taka wesoła. Miałaś taki moment, bo ty przeszłaś przede wszystkim, wiesz, no, bo rozmawiamy dzisiaj o kłopotach zdrowotnych, ale ty miałaś straszliwy kłopot w postaci załamania w życiu, w dotku, na oczach całego kraju. To byłaś tematem numer jeden. Zresztą sam poruszałem go w radiu, rozmawialiśmy. Okropne to było, co robiliście. Zaraz potem. Ja jakiś tam wierszyk na ten temat układałem. Weź, no po prostu zrobiliście serial cały na nasz temat. To było okropne. To się... Nie uwierzę, że nie. Musiało odbić jakoś na twojej równowadze. Mm-hmm. Tak to nazwijmy. Tak, znaczy był moment, wchodzisz gdzie... w jakieś toksyczne związki i z lęku, po pierwsze przed taką prywatną historią pod tytułem nie chcę być sama, boisz się z tego związku wyrywać, a po drugie dochodzi jeszcze historia pod tytułem kurczę, będą o tym pisać. Będą to rozkminiać, będą to rozkładać na czynniki pierwsze. O ile dobrze pamiętam, on zaczął grozić, że będzie pisać i że on cię opisze. A już nawet nie wiem, wiesz co, zamknęłam. Ja zamykam rozdziały. Naprawdę. Mówimy o twoim byłym partnerze, oczywiście. No, zamykam rozdziały i na szczęście mnie to już zupełnie nie dotyczy. I powiedz mi, był taki moment, że pojawiła się depresja w twoim życiu? Nie. Myślę, że chociaż nie wiem, bo być może była, ale nie zdiagnozowana, ale były takie momenty, w których z łóżka się nie dało wyjść. Oczywiście. Tylko, że ja wiesz co, straszliwie uwielbiam czerpać z zasobów własnych. I zawsze te zasoby własne mi wiesz, wystarczały. Więc nawet jak się czegoś nie da, to i tak się da. Wielokrotnie się to okazywało. Już nigdy nie zaniedbałam pracy. Bardzo jestem przywiązana do tego patosu, być może patosu, ale chyba wartości, jaką jest praca, którą szalenie lubię, w którą niesamowicie wierzę. I myślę, że praca mnie trzymała zawsze najbardziej w pionie. Tylko, że dzisiaj, wiesz co, dzisiaj tak jak mam wrażenie, że są takie dwie choroby, do których dzisiaj wszyscy bardzo chętnie się przyznajemy, a wręcz chwalimy. Jedna to jest pracoholizm, o którym rozmawiamy, bo ciężko złapać granice. Zawsze tutaj się usprawiedliwiamy dbałością o dobro, o byt naszych najbliższych. Ale też o pewien komfort. Słuchaj, to jest też pasja. To jest nie coś, jesteś pracoholiczką? Nie, ja to szalenie lubię. Wiesz co, mam... Tyle pootwieranych ścieżek. Ale pijak różnych... też szalenie lubi wódę. Wiesz co, no dobrze, ale ta praca mi nie szkodzi, a pijakowi szkodzi. A kto tu jest po udarze, Beata? A kto powiedział przed chwilą... Ale to co, jestem po udarze, to co, mam teraz usiąść na kanapie i powiedzieć o Boże, jestem po udarze, załamać się? Druga choroba, do której tak wszyscy dzisiaj chętnie i tak modnie się przyznają, mam ADHD. Bo ja mam ADHD. Kurczę, rozmawiamy o cholernie poważnych schorzeniach, które w dodatku, jeżeli to ADHD potem ma sankcjonować pracoholizm, są śmiertelne. Są śmiertelne. No tak, no dzisiaj nazywamy... Karoshi, śmierć przez przepracowania. Dzisiaj nazywamy te choroby, wiesz, wiemy czym jest autyzm, jakieś spektra autyzmu, czym jest ADHD i te wszystkie izmy, których nie nazywaliśmy w naszym dzieciństwie, a które istniały. Oczywiście. Wiesz, dzisiaj jesteśmy w stanie to nazwać, diagnozować. Nie wiem, Hashimoto, no co to jest, wiesz, Hashimoto? A istnieje. Więc to nie są żadne demony, tylko istniejące rzeczywiście schorzenia, choroby. Ja nie mam ADHD. Nie miałam chyba też depresji, chociaż stany trudne, depresyjne, jakiejś takiej melancholii, lęków, potwornych lęków. Wiesz, to, co najbardziej mnie chyba dotyczy, to są lęki. Bardzo ich nie lubię. Ale się zdarzają. O czym konkretnie mówisz? Wiesz co, ja się wszystkim przejmuję, ponieważ jestem osobą wysoko wrażliwą, to wiem o sobie.
Ale lęki to jest, wiesz, no, to jest termin, który funkcjonuje w medycynie pod bardzo poważnymi schorzeniami. Tak, na szczęście nie są to stany przewlekłe, tylko bywają. To są napady paniki? Napady lęku o to, czy na starość będę mieć pieniądze, czy nie będę chora, a przede wszystkim mój podstawowy lęk, czy mój syn sobie poradzi w życiu. Wiesz, nawet nie troska o mnie samą, tylko o to, czy on zjadł, czy nie jest mu zimno, czy ma ubranie, czy ma buty. Matka wariatka. No, taki lęk, wiesz, który pewnie nigdy się nie skończy. Słuchaj, ty się zaczęłaś udzielać w różnego rodzaju organizacjach, jak chociażby ta mówiąca głośno o udarze, gdzieś tam opowiadająca o profilaktyce przedudarowej. Jesteś niezwykle empatyczna i tak byś, z tego co widzę, nawet teraz ty byś tak bardzo chciała całemu światu pomóc. A się nie da. A się nie da, no właśnie. Słuchaj, i jakby zarówno twoja działalność charytatywna, jak i też moja, rozbija się o taką, taki cud niepamięci, jak w piosence Stanisława Sojki. Zauważyłeś to, że żebyśmy, nie wiem, ile ludziom opowiadali o tym, że są takie choroby jak cukrzyca, jak udar, bo są choroby, których da się uniknąć. Depresji nie zawsze. Mhm. Wiele jest kampanii dotyczących różnych schorzeń, a jednak człowiek jest taki, że cały czas mówi, mnie to nie dotyczy. Jakby dopóki cię nie pierdolnie już tak naprawdę, to nie zaczynasz w ogóle o tym zdrowiu myśleć. Ty taka jesteś? Ja byłam taki przez 30 lat, dlatego pytam. Nie, ja jestem inna. Ja jestem profilaktyczna, taka, wiesz, zapobiegawcza. Może też te lęki, które pojawiają się w mojej głowie, biorą się właśnie z tego, że myślę o tym, co jest naprzód. Chociaż pandemia nauczyła mnie, że myślę najdalej pojutrze, że już nie planuję aż tak dalekowzrocznie jak kiedyś. Nie jestem w tych statystykach, o których czytam, na przykład jeśli chodzi o choroby układu krążenia, gdzie, wiesz, wszyscy myślą sobie, że cholesterol, okej, cholesterol, no, każdy ma jakiś podwyższony cholesterol, ale przecież mnie to nie dotyczy. Nie dotyczą mnie żadne inne choroby, wiem, że tacy jesteśmy, wiem. Ale powiem ci, że no nie, ja jestem jednak z tych, co lubią wiedzieć. Czasem się przestraszę, bo wiesz... A jesteś hipochondryczką? Nie. Idę na przykład na, nie wiem, badanie USG piersi, no i okazuje się, że coś tam jest nie halo, ale pani doktor mówi, ale ja mam stary sprzęt. Proszę iść na badanie lepszym sprzętem, na przykład elastografię tak zwaną. Znaczy tak zwaną, no, elastografię, czyli badanie takie, które poprzez, no nie wiem, tam są po prostu, wiesz, ja się na tym nie znam, żeby była jasność, ale dzięki temu wiemy, czy dany stan jest rako... Znaczy to, co ty mówisz, mnie podobny, rozwala mnie po prostu, bo jeżeli diagnostyka ma polegać na tym, czy ktoś ma na tabliczce napisane 2022, 2050, a 1954, to jest trochę straszne. No, niestety. I pani mi mówi, że ona tutaj jest zaniepokojona, bo widzi w mojej piersi coś, co oczywiście, wiesz, powoduje, że ja się natychmiast martwię. Już mi łzy lecą, bo się przejmuję. Ale dobrze, idę, znajduję ten lepszy sprzęt. Jestem przebadana, słuchaj, tak jak nigdy nie byłam przebadana. 1,5 godziny trwa to badanie, ale wiem, gdzie mam cystę, wiem, gdzie mam obszar zwłókniony, wiem, czym to grozi i że powinnam to obserwować, ale na szczęście nie ma tam żadnego raka, znaczy niczego, co zwiastowałoby. Postawa godna pozazdroszczenia. Mhm. Co jest lekiem na całe zło, Beato? Uśmiech, zasoby własne, wiara w ludzi. Uwielbiam swoją pracę. To nie jest pracoholizm, to jest świadomość, że każdego dnia się czegoś uczę, a wiem, że, wiesz, to takie stereotypowe myślenie, że
nie wiem, starość nie radość, albo starość się Panu Bogu nie udała. Kompletnie mnie nie dotyczy, bo ja wierzę w to, że wiele jeszcze przede mną. Więc odrzucam takie stereotypowe myślenie na temat wieku przedmenopauzalnego. Uważam, że naprawdę to jest jakiś etap. Żyjemy w ogóle etapami, żyjemy w cyklach, wiesz. Wiesz co, taka, pamiętam taką piękną sentencję, a jestem słaby w sentencjach, ale tą zapamiętałem. Wiktora Hugo, wyobraź sobie, Wiktor Hugo powiedział, po 40 zaczyna się starość młodych, a po 50 młodość starych. Nie? Ale taka, czy my dzisiaj, taka Michał, wyglądamy po prostu jak Stefan Karwowski? No błagam cię. Kochanie. Jesteśmy 10 lat starsi od Stefana Karwowskiego z 40-latka i kompletnie tak nie wyglądamy. I wiesz, dziękuję, to ładny komplement. No naprawdę. Wy też tak uważacie, naprawdę? To się ciebie nie pytałem, Adam. Kochana, niech moc będzie z tobą. A dziękuję bardzo. Życzę ci pięknego okresu przejściowego. Dzięki. Przejściowego do czego? Do kolejnych książek, kolejnych cudownych etapów pełnych miłości, spełnionych marzeń. Rozmowa z tobą była tak fantastycznie eteryczna, że się chyba czuję, że ja mam za rok 50. Udajesz. No właśnie, ja właśnie ciebie o to podejrzewam, a okazuje się, że ty jesteś po prostu fajna. Tak, dzięki. Dziękuję bardzo, dzięki. Wydaje mi się, że może to jednak wpływ naszej cywilizacji i zmian, jakie się toczą teraz ogólnie w naszym społeczeństwie. Feminizujemy się i kobiety przejmują w dużej ilości rolę mężczyzn i to będzie związane z czynnikami ryzyka, jakie kiedyś dotyczyły tylko mężczyzn, a teraz niestety kobiety też je przejmują przez to. Mam na myśli, no niestety obciążenie stresem, mam na myśli większą łatwość, popadalność w używki, uzależnienia, papierosy, alkohol, ale też używki typu narkotyki i to niestety są to jedne z czynników ryzyka osób młodych, jako takich czynników modyfikowalnych ryzyka udarów mózgu. I dlatego może ta statystyka przechyla się, ta szala przechyla się na kobiety niż młodych mężczyzn. Kobiety lepiej znoszą konsekwencje udarów, ponieważ jak już zachorują, to sumienie się przykładają do leczenia. I w związku z tym mamy to, że one będą chodziły do specjalisty, rozumieją to, co się wydarzyło i będą łatwiej współpracowały ze specjalistami. Objawy udaru są, można powiedzieć, jak niespecyficzne. To dla pacjenta, dla osoby, która pierwszy raz zachoruje, mogą być nie do rozpoznania, bo może to być na przykład jakieś chwilowe zasłabnięcie, chwilowy zawrót głowy, bardzo silny ból głowy. Też są takie formy, że na przykład osłabnie któraś strona ciała, że pacjent zacznie czuć dziwne odczucia, doznania czuciowe po którejś połowie ciała, że zacznie bełkotać, mówić nieprawidłowo, albo padnie mu kącik ust. Musi się to też wydarzyć jakoś tak nagle. Nie będzie to rozwijało się w czasie, parę dni, powoli, narastało. Musi to być coś nagłego, bo udar to stroke po angielsku, czyli coś, jakieś uderzenie, coś nagłego. Jest taki akronim bardzo fajny, zbudowany z angielskiego FAST. F znaczy face, czyli zmiany toczące się w obrębie twarzy. Coś, co zmienia się na twarzy. Najczęściej jest to opadnięcie kącika ust. Później mamy arm, czyli ramię, może być, czyli coś dzieje się nam z ręką, to tak samo może być i z nogą, jeżeli połowiczo to też dotyczy nogi, ale że coś zaczyna nam się siłą mięśniową na przykład działać. Wypada nam coś z ręki, nie damy rady podnieść, ona taka bezładna się staje. S znaczy speech, mowa. Zaczynamy mówić nieprawidłowo, bełkotliwie, nie rozumieją nas osoby nam bliskie. Lub my nie jesteśmy, mówimy, za dużo mówimy wręcz, ale nikt nas nie rozumie. T znaczy time, czyli czas tu się nam bardzo liczy w rozpoznaniu z tego, co się z nami dzieje, w dotarciu na izbę przyjęć, żebyśmy, jeżeli coś się z nami dzieje, jak najszybciej mamy się znaleźć na SOR-ze, mając na myśli, ratujemy każdą
każdy neuron ratujemy, żeby nie doszło do matwicy, do obumacja zdrowych komórek nerwowych. Czyli jeżeli zauważycie Państwo u siebie takie objawy lub u swoich bliskich, należy jak najszybciej zadzwonić na numer 112, żeby wezwać pogotowie ratunkowe i dotrzeć jak najszybciej do szpitala, ponieważ liczy się tu właśnie czas, dlatego że mamy dedykowane, skuteczne leczenie udarów niedokrwiennych mózgu. I ten czas jest to taki zakres 4,5 godziny, gdzie możemy w miarę bezpiecznie i w miarę skutecznie przeciwdziałać powikłaniom, jakim było niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego. Zdarzają się też takie sytuacje, że mimo, że prowadzimy zdrowy styl życia, jesteśmy osobą prowadzącą aktywność fizyczną, zdrową się odżywiamy, to też może zdarzyć się nam, że jednak doznamy udaru mózgu, no ale to będą jednak czynniki, o których nie widzieliśmy, z którymi żyliśmy. I tutaj przez to, że doznaliśmy udaru mózgu, będziemy diagnozowani w kierunku, co doprowadziło do przyczyn, ponieważ najczęstszą taką przyczyną u osób zdrowych do tej pory to są jednak wady serca, o których nie widzieliśmy, lub choroby z zakresu chorób naczyniowych, genetycznych, o których człowiek do chwili zachorowania nie miał zupełnie świadomości. Przed udarem jesteśmy w stanie się uchronić, zapobiec, jeżeli prowadzimy zdrowy tryb życia. Mamy tu na myśli dietę, aktywność fizyczną, to jest mowa o tym, że przynajmniej 3 razy w tygodniu wykonywać czynności fizyczne przez 20-30 minut, które doprowadzają do umiarkowania podwyższonej czynności akcji serca i ciśnienia, czyli są to 3 razy w tygodniu przynajmniej, a także unikanie stresu, wyspanie się, ważne po około 7 godzin na dobę. Jeżeli chcemy być zdrowi, nie pijemy, nie palimy papierosów i nie używamy narkotyków. Należy podkreślić, że udary wiążą się niestety z nawrotowością, którą szacujemy mniej więcej w takich zakresie, że w ciągu 30 dni po wystąpieniu objawów udaru mamy szansę zachorowania na udar, takie 2-4%. W ciągu roku ryzyko wzrasta nam między 6 a 12%. W ciągu 5 lat jest to już ryzyko między 20 a 40%. Taka rozbieżność, że w ciągu 5 lat możemy zachorować na udar ponownie. Należy powiedzieć, że jednak grupa osób młodych wiąże się z tym, że mogą całkowicie wyzdrowieć, dlatego że są wyjściowo z mniejszą liczbą czynników ryzyka doprowadzających do udaru mózgu. Osoby starsze jednak mają wielochorobowość, która gorzej rokuje na całkowite wyleczenie.